Dzień dobry widzowie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, ja nazywam się Adek, a wy, jak widzicie, zaczynamy nową grę, nową, nowiutką, świeżutką na tym kanale. Ta gra tutaj nie jest taka do końca świeżutka dla mnie, ponieważ ja już ściągnąłem tą grę chyba rok temu. Grałem nią. Ostatni raz możecie zobaczyć 24 lutego 2023, czyli tutaj na sejwie widzicie datę. To było już ile? 6 miesięcy, pół roku temu ostatni raz w nią grałem. Ale dzisiaj postanowiłem ją nagrywać, także zaczniemy sobie od początku tą grę, abyście zobaczyli, jak ta rozgrywka tutaj się zaczyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj damy tego save'a, zmodyfikujemy, usuniemy tego save'a. Tak, ja tutaj będę grał na joysticku, także zaczynamy, wybieramy postać. O, ten gość jest fajny. Dobra, kolor kasku. Aha, najpierw kolor odzieży. Dobra, może być żółta nawet, niech będzie. Czekajcie, jak tutaj mam postać, dobra. Aha, postać. Akceptuj. Dobra. Czerwony, zielony sweterek może być. Kask weźmiemy. Zielony kask. Taki, taki. Czapka nawet. No, ten jest fajny. Taki inny. Ochrona słuchu. Tego nie potrzebujemy. Okulary. O, nawet takie są. Nie, nie potrzebujemy. Ozdoba jakaś. Aha, czyli kasku. Czyli coś jakiś na kasku, jakiś coś ten. Myślę, że nic nie damy. Dobra. Bierzemy akceptuj. Wpiszemy teraz imię gracza. Wpiszemy sobie tutaj. Dobra, damy akceptuj. No i teraz damy tutaj oczywiście rozpocznij własną grę. Stwórz nową firmę. Firmę będziemy tworzyć w Europie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz tak, logo firmy wybrać. No, chyba taką kopareczkę sobie weźmiemy tutaj. Nazwa firmy. Nazwę firmy to wpiszemy sobie na przykład Adek Bud. Jak budowlanka. Dobra. I teraz weźmiemy tutaj, rozpocznij grę jednoosobową i jedziemy. Zobaczymy, o co tutaj chodzi na samym początku, żeby wam pokazać, żeby zrobić jakiś fajny gameplay z tego. Będziemy rozwijać naszą firmę budowlaną. Trudny początek, nie wiesz za bardzo, co zrobić ze swoim życiem. Zastanawiasz się, kiedy do twoich drzwi zapuka przeznaczenie. Jest środek nocy, gdy odzywa się telefon. To Hape, stary przyjaciel rodziny i właściciel lokalnej firmy budowlanej. Szaleje burza, on potrzebuje twojej pomocy. Wtedy jeszcze nie wiesz, jak drastycznie odmieni twój los ta burzowa noc. No dobra, zobaczymy zaraz, zobaczymy, panie. Damy kontynuuj. Ja tu sobie gram na joysticku. Trudny początek. Witaj w początkowej kampanii. Tutaj poznasz podstawowe funkcje, które. Okej, jeśli nie znasz już konsola symulator i chcesz zrobić główną kampanię, natychmiast w każdej chwili możesz pominąć początkową kampanię poprzez menu zleceń. Czy chcesz teraz otworzyć menu zleceń?
Nie, bo ja chciałem przejść kampanię, bo ja już nie pamiętam, jak tu było, jak tu się sterowało. Czyli tak, poruszasz kamerą za pomocą R, dobra, użyj L, aby się poruszać. Świetnie. Podążaj za znacznikami i porozmawiaj z Hape. Z Hape'em. Swoją drogą, śmieszne imię. Naciśnij RT, aby biec. Naciśnij A, aby skoczyć. Dobra. Kamera, pierwsza osoba. O, to jest to, co mi potrzeba. Tylko trochę za szybko tutaj się ta kamera rusza. Za bardzo czuła jest. O. Czekajcie, czy da się tutaj zmienić, żeby to ta gałka mniej czuła była? Bo jest strasznie tutaj czuła ta. Ustawienia. Kamera. Czułość. Tutaj damy na 3 może damy. To jest strasznie czułe. Obraz to tutaj mamy, jak widzicie, na pełnych ustawieniach. To mysz to strasznie czuła. O, teraz jest dużo lepiej, o. Dobra, idziemy do Hape'a, porozmawiamy. Wreszcie jesteś. Mam nadzieję, że mnie pamiętasz. Cóż, jeśli chcesz, żebym odświeżył twoją pamięć, to ja, Hape. Zaraz wiedziałem, że pewnego dnia zajmiesz się budowlanką. Teraz masz szansę udowodnić, na co cię stać, bo pilnie potrzebuję twojej pomocy. A więc do dzieła, let's get moving. Wczoraj w nocy przeszła silna burza, która pozostawiła po sobie mnóstwo szkód. Na moście wjazdowym do wioski doszło do osunięcia się ziemi. Przewrócił się też słup i w wielu miejscach nie ma prądu. Musimy tam dotrzeć i oczyścić drogę. Będziemy potrzebować ładowarki łyżkowej, którą muszę odebrać. Najlepiej, jeśli usiądziesz za kierownicą ciężarówki z platformą i pojedziesz przodem. Po prostu podążaj za GPS-em do miejsca spotkania. Przetłumaczone jest źle ten track, nie? Bo jest przetłumaczone ciężarówka z wysięgnikiem, a tam było bed flat, to jest co innego, nie? Okej, weszliśmy. Poranna energia, etap zakończony. Otwórz menu tekstowe za pomocą X-a. Wybierz światło i włącz światła przednie. Okej. Światło. Światła przednie włączone. Okej. Jedź i hamuj za pomocą. Aha, czyli to proste sterowanie. Wow, to na tym, to na samouczku. No, powiem wam, to ciężaróweczka. Ładnie jedzie, ładnie steruje się. Aha, czyli krzyżykiem się zawsze otwiera menu tekstowe. I można tu sobie kamerę zmienić. Wnętrze na przykład. O, wow, to jest ładne. Dobra. A jak wcisnę prawym, to mogę się rozejrzeć. Dobra, prawą gałką mogę się rozglądać. Dobra, jedziemy. No, ładnie to wygląda. Manik TGX. Tylko te ręce to on przekłada tak jak na egzaminie na prawo jazdy, nie? O, ale tutaj się wichura. To prawie jak w Szkocji. A czekajcie, czy tu można przejeżdżać na czerwonych światłach? Czy nie? Jak myślicie? Nie wiem, czy tu można przejeżdżać na czerwonych światłach. Ale powiem wam, steruje się fajnie. Tylko nie wiem, czy kontroler by mi to podźwignął.
Ej, na kierownicy mogę sterować. Dobra, ja mam tu Saiteka podłączonego. To będę sobie Saitekiem sterował w takim razie. O, ładnie. Teraz na kierownicy to już w ogóle bajlando się jeździ. Dobra, czyli mam joystick i mam kierownicę. Ja mam konsolę Saiteka, to mi się ładnie będzie tutaj... Okej. Opuść maszynę za pomocą, budowlaną za pomocą... Aha, czekajcie, dobra, to ja sobie opuszczę. Dobra. X-a. Włącz przenośny generator. Przede wszystkim potrzebne nam światło. Włącz przenośny generator. No, tylko jak? Włącz generator X-em, dobra. Znaczy Y-kiem. Dobra, włączony. Mamy szuflę, ładowarkę, kata. No, ładnie, ładnie, ładnie. Osuwisko trzeba uprzątnąć, mamy ładowarkę kołową, więc załatwimy to raz, dwa. Dobra. Wejdź. Ładowarka kołowa. Nadaje się do podnoszenia dużych ilości materiału sypkiego, takiego jak ziemia, żwir czy piasek. Odpowiednio ustawiona łyżka ładowarki służy również do przesuwania, wyrównywania. OK. Ładowanie materiału. Za pomocą podnosić, obniżać wysięgnik. Łyżkę otwiera się za pomocą R, a zamyka za pomocą... Dobra, przesuń ostrożnie łyżkę, aby podnieść materiał sypki. OK. Kurde. Przewożony może wyładować w obszarze ładowania wywrotek. Dobra. Aby wyrównać teren, należy obniżyć wysięgnik przy pomocy i odrobinę na hajsz, a następnie należy przyspieszyć, spychając ziemię przed pojazdem. Dobra. Ładowarka kompaktowa. Dobra. No dobra, no to mniej więcej coś tam wiemy. Będziemy ładować, tak? Teraz tak, jeszcze moje pytanie jest, czy... Kurde, dobrze by było ustawić Saiteka pod ten, pod łyżkę. Poczekajcie chwileczkę, ja zrobię tutaj cięcie małe i zobacz, czy da się ustawić. Dobra, widzowie, niestety nie mogę tego użyć w ten sposób. Na Saitek nie chcę współpracować, nie wiem, może muszę coś w ustawieniach pozmieniać, dlatego teraz zostawimy to tak, jak to jest. Nabierzemy. Rozładuj glebę w wyznaczonym miejscu. Dobra. Znaczy się na ciężarówce. Czy jak? Gdzie jest to wyznaczone miejsce? Przy trasie. Wyznaczone miejsce przy trasie. Czekajcie. Dobra. Dobra. Szkoda, że tu nie widać poziomu załadowania tej przyczepki. Kurde. Trochę ciężko się steruje, wiecie? Tą ładowarką. Aha, to tam chyba trzeba rozładować. Na tym żółtym tym kawałku. Zjechał z trasy? Nie, no to nie zjechał przecież.
Dobra. No sterowanie nie należy do najłatwiejszych, ale na joysticku, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Ale jedziemy. Oczyścimy to osuwisko. Nikt nam się nie każe śpieszyć tutaj. Już mówię, ostatni raz grałem w tą grę bardzo dawno temu, z pół roku temu. I po prostu muszę sobie tutaj przypomnieć te wszystkie ustawienia, jakie miałem ustawione. Na pewno tutaj miałem odwrotnie ustawiony ten kontroler. Później przewrócony został słup elektryczny, dlatego mamy awarię zasilania. Dobra. Wszystko naprawimy. Spokojnie, hej, spokojnie. Policja tam stoi. Nie wszystko naraz, chopie, nie? 64% mamy. Nie wszystko naraz. Czekajcie, jakby tak zmienić kamerę. O, tak może byłoby lepiej. Dobra. Jednak wiecie co, jednak zmienimy tą kamerę z powrotem. Procent, dobra. Czekajcie, tutaj z tą kamerą są problemy. Ja muszę... Aha, tym się oddalasz. Dobra, tutaj... Aha, to tutaj się przełączasz na sterowanie. Lewym przyciskiem. Okej, dobra, rozumiem już. Już rozumiem. Dobra. Zaparkuj ładowarkę. To znaczy, że już chyba się nam tutaj zrobiło tak, jak miało zrobić. Dobra. Porozmawiaj z Hejpem. Dobra.
Now the roadway is open again on half sides. Well done. However, no our mission does not end here. The refrigeration system at the local supermarket. Mamy awarię systemu chłodniczego w lokalnym supermarkecie. On the loading area of the flatbed truck. We have to get it to the supermarket as quickly as possible so that the refrigeration can be restored and the food. Trzeba generator dowieźć. I'll see you there. Trzeba generator dowieźć, dobra, do supermarketu, żeby się jedzonko nie zepsuło. Zlecenie zakończone. O, 225 tysięcy dostaliśmy. No i super, świetnie. Wejdź, dobra. Teraz tak, czy my nie potrzebujemy tutaj... Co to za dźwięki tam? Czy my nie potrzebujemy tutaj zapiąć pasów? Otwórz, zamknij listwy. Aha, to się otwiera. To nie listwy, tylko burty. Panie. Dobra. Dobra, jedziemy. A, supermarket jest tutaj. Dobra, fajnie. Klimę trzeba podłączyć do supermarketu. Odkryto stacja benzynowa. Dobra, fajnie, super, bajlando. Dobra. Użyj menu tekstowego, aby przesunąć ciężarówkę z platformy trybu działania. Zmień tryb, ok. A, rozłożyła się. Fajnie. Dobra, zaparkuj dźwig na platformie przy załadunku i wybierz tryb działania. Ładunek, który można przesunąć, a widoczny punkt zaczepu dla haka dźwigowego. Dobra. Okej. Okay. To teraz jak mam to tylko... rozłożyć. Tryb prowadzenia. Czekajcie. To jest kamera. Jak to mam rozłożyć? To jest moje pytanie. Weźmiemy tutaj pomoc. Czy ten dźwig nie jest ustawiony, sterowanie pod joysticka, czy co? O co chodzi tutaj? Żaden przycisk nie działa. Dziwne to. Okej. Aha, do góry. Po prostu trzeba przytrzymać trochę dłużej. Dobra. Trzeba obrócić. Dobra. Okej, dobra. Dobra, mamy. Teraz jak mamy zaczepić? Nie piszę, jak mamy zaczepić. Dobra, to są mapy. Dobra. Światło, klakson. No dziwne, nie pamiętam, jak mamy to teraz zaczepić. Kamera. Nie, to nie. To na pewno nie.
Nie pamiętam teraz, którym to się zaczepiało. Nie. A, dobra, tym. Dobra. Dobra. I to trzeba tu postawić. O, jak widzicie, powolutku coś tam się uczymy. No z tej odległości to raczej go nie zrzucę. Dobra, stoi. Teraz trzeba włączyć generator. Włącz generator. I niby ma nastać światłość, co? No i jest, dobra. Porozmawiaj z Hejpem. Dobra. Latarnia przebiła dach i musiała przy tym uszkodzić przewody elektryczne. Musimy położyć dach na nowo. Najpierw podnieś latarnię z dachu, a następnie udaj się do lokalnego sprzedawcy materiałów budowlanych, aby odebrać potrzebne. Chodź, nie traćmy czasu. Dobra. Wszystko jest, wiecie, kwestią sterowania i tak dalej, nie? Którą możesz użyć, by podnieść latarnię. Ten dżuraw wieżowy, dobra. Ten. O kurde, takiego nie używaliśmy jeszcze. No dobra. U, panie. Gdzie ty żeś tam w las, hopie? Dobra, będziemy tu działać. Te instrukcje to są i tak tutaj. Dobra, tym się wysuwa. Dobra. Zaczepimy to. Dobra, mamy to. Podnosimy to do góry, dźwigamy to. Kurde, jak to rozbujało. Dobra. Mamy zakończone to. Fajnie. Łatwo poszło akurat to, muszę wam przyznać. Wejdź do ciężarówki z platformą. Potrzebujemy materiałów od sprzedawcy, dobra. Tu zrestowaliśmy. Tryb prowadzenia. Dobra. No i co? To jedziemy do tego sprzedawcy. Wycofamy tu na główną ulicę. Okej. No i jedziemy. Jak widzicie, burza jeszcze tam śwista. Dobra. Kurde, ale żeśmy w lampę przeładowali.
Jakim cudem ja tej lampy nie widziałem? No dobra. Jedziemy do naszego sklepu. Drzewa leżą, liście leżą, wszystko tu leży. Musimy to trochę omijać, bo to słabo widać tutaj. Dobra. No i pamiętajcie, że my jeszcze wciąż jesteśmy w samouczku. A to, jak widzicie, trochę zajmuje. Odkryto sprzedawca materiałów budowlanych. Dobra. Mamy to. Dobra. Mamy wózek, pewnie będziemy się wózkiem teraz bawić. Mamy papę i mamy dachówkę. Użyć dźwigu, aby załadować materiały budowlane. Albo znów użyć dźwigu załadunkowego. No, ja użyję wózka widłogowego jednak. Dobra. A to elektryczny wózek. Wow. No nie słychać jak chodzi, nie? Podłącz ładunek, dobra. A czekajcie, bo my nie otworzyliśmy burt. Jaki dziwny dźwięk. Burt nie otworzyliśmy. Musimy iść otworzyć burty. Którym tu się rozkładało burty? Dobra, zmień, otwórz listwę. Że musimy. Nie ma tak jak w farmingu, że podejdziesz do ciężarówki i ten. I wejdziesz sobie z której strony chcesz. Dlaczego nie jedzie? Dlaczego nie jedziesz, kolego? Aha, musi być ten opuszczony, dobrze. No dobra. Co to było takie? Uderzenie. No, cegiełki trochę ważą. Dachówka. Dobra. Dobra, fajnie, mamy to załadowane. Zostaniemy. Czy możemy tutaj zapiąć pasy? Otwórz, zamknij listwy. Aha, to z tej pozycji też możemy otworzyć i zamknąć listwy. Dobra. Dobra. No to jedziemy. Z powrotem.
Dobra. No i mamy już 35 minut tego odcineczka. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Idziemy tutaj do sklepu jeszcze raz. Trzeba to tam położyć, te materiały. Może tak będzie najlepiej. Dobra. Dobra, czekajcie. O co tutaj chodzi? Znowu coś się zrobiło? Że nie mogę... Dobra. Rozłóż wywrotkę. Zmień tryb. Dobra, jest. Okej, dobra. No to jedziemy z tym koksem. Da radę to w ogóle wysięgnąć tak daleko? Aha, bo to tam miało być, dobra. Dobra, teraz drugi. No, widzicie, kwestia sterowania, nauczenia się sterowania. Teraz już idzie dużo, dużo lepiej, nie? Ja powiem wam, że wtedy jeszcze jak grałem, to grałem na laptopie. Nawet nie na komputerze, tylko na laptopie i takim stacjonarnym i... Nie miałem ani pada, ani konsoli, nie, tej Saitek. I po prostu sterowanie jest kompletnie inne, no na komputerze jest co innego. Na laptopie znaczy. Dobra, mamy to załadowane, dostarcz materiały budowlane. Porozmawiaj z Hejpem. Dobra, tylko czekaj, Hejp, niech to się tutaj zresetuje. Reseta damy. Okej. Okay. Tu damy tryb jazdy. Teraz wyjdziemy stąd, idziemy porozmawiać z tobą. No, co tam chcesz od nas? Kierownik jest zadowolony, więc przynajmniej... A właśnie, dostałem kolejny telefon. Wygląda na to, że samochód wpadł do wykopu budowlanego. Spotkajmy się na miejscu. Kurde, ten samouczek jest strasznie długi. Ale dobra, no, niech wszystko nam pokaże. 25 tysięcy. Dobra, jedź na miejsce wypadku. No, będziemy jechać na miejsce wypadku. Dobra. Pojedziemy sobie tędy, będzie szybciej. Hopie, gdzie ty nas prowadzisz? Ta nawigacja to jest, wiecie, naokoło nas prowadzi.
W lewo. No i zobaczymy, tak, tu jest jakiś nasz... jakiś coś, skład, tam jedziemy, dobra. Samochód gdzieś tam utknął, wiecie, trzeba go wyciągnąć. Policja jest, już widzę. Dobra, my już też jesteśmy. O kurde, ale wpadł. Widzicie, gdzie on jest? Tam. Ale wpadł, hop. Hopie, jak ty żeś tu wleciał? A, światło zostało przywrócone. Porozmawiaj z Hope'em. Dobra. Kto je ignoruje? No, dokładnie. Musimy wyciągnąć samochód i pękniętą rurę z wykopu i zabrać wszystko na złom w składzie budowlanym. Dobra. Tam też możesz kupić nową rurę, trzeba ją jak najszybciej zamontować. Dobra, dam radę. Nie takie rzeczy już dzisiaj robiliśmy. Okej, dobra. No to rozkładamy się. No co ja rozłożyłem, ty, gościu? Dobra. Jedziemy. Szybka akcja to będzie, coś czuję. Podniósł go tak leciutko, jak wiecie. Jak jakąś ścierkę. Dobra. Czekajcie. On ma być odwrotnie, no ale to chyba nie ma znaczenia, co? Jak on tu będzie? Dobra. Teraz jeszcze to, rurę. Siedem metrów, nie, a nie, to nie rura ma 7 metrów, tylko ten. Załaduj pękniętą rurę, dobra. Dobra, mamy to, zresetuj. Teraz tak, tryb prowadzenia,
I teraz musimy pojechać tam do tego. Do tego scrapyardu, czyli złomowiska. Ale miasto brudne cały czas. Ale powiem wam, że tutaj ten dzień, noc to tak powoli idzie, nie? Już jakby nie patrzeć, trzecie zlecenie robimy jakby w nocy, nie? Co? Ja wiem, że to jest samouczek i tak dalej, ale zobaczymy jak to będzie dalej, nie? Dobra. Tu mamy go postawić. Okej. Dobra. I tutaj mamy też kupić tą rurę, nie? Widzicie, coraz szybciej idzie, nie? Bo to już jest, wiecie, delikatne doświadczenie. Już jest coraz szybciej. Zapisało nam grę. Bardzo fajnie. Nie wiem jak tutaj tylko obrócić to, wiecie? O, tak o samochód obrócimy. Dobra. A, tu mamy nową. Od razu. No i dobra. I możemy tryb prowadzenia dać. Aha, trzeba zresetować komponenty, dobra. Reset. Tryb prowadzenia. No i wracamy tam, gdzie byliśmy. Nawet ten dźwięk tutaj, jak jedziemy po kostce brukowej, to nie wiem, czy wy słyszycie, ale jest inny trochę dźwięk. Taki strzelający opony jakiś. Zobaczcie, jak wejdziemy na asfalt. Widzicie, ten dźwięk zniknął. Fajnie to jest zrobione, fajnie, no. Podoba mi się. Ale myślę, że to już będzie tutaj ostatnia misja. Dużo rzeczy nie zauważyłem w momencie, kiedy grałem na laptopie. Teraz dużo rzeczy zauważam właśnie w tej grze, ale to wiecie, ja ostatni raz temu grałem pół roku temu, ale to też była taka gra, wiecie, na laptop tam nie dźwigał, musiałem ustawienia mieć te najgorsze takie, więc to też troszkę inaczej jest. Siądź do koparki i wyczyść ją. Samochód naniósł trochę ziemi. Dobra. Czekajcie. Wsiądziemy. Wejdź do koparki. Dobra. Damy radę.
Teraz tak. Tym się obracasz. Dobra, to się obraca i podnosi ramię. Nabieram, odsuwam. Dobra. Dobra. A gdzie mam to wysypać? Aha, tutaj. Dobra. Kop na obszarze, czyli jeszcze. No mam fajnie to kopię. A, ten żółty wskaźnik, widzicie te takie obok kółka. To jest wyznacznik, jak daleko mamy ten. Jak pełną mamy łyżkę, okej. Okay. A ja się zastanawiałem, jak tu to rozpoznać, jak my mamy, wiecie... Gdzie jest koniec tego, nie? A to jednak jest, widzicie. O, widzicie, widzicie, no teraz już troszkę się ten... Trochę już sobie pograłem, te sterowanie już teraz widzę dużo inaczej, jeżeli chodzi o ten, o sterowanie. A, czekajcie, bo jak źle kopiemy, to jeszcze nam ten... procenty się zmniejszają, zamiast ten zwiększać, bo musimy jeszcze odpowiednio kopać, widzicie? A, czyli to nie jest tak hop-siup. Czyli nie możemy kopać za głęboko, to raz. Dobra, mamy 52%. A widzicie, no to nie jest taki hop-siup. Dobra. Pięćdziesiąt osiem. Sześćdziesiąt dwa. 64 nawet jest. Dobra. Powiem wam, że trochę to trwa, ale to też mała koparka jest. Trafiliśmy w rurę. Mi się wydaje, że po prostu na początku źle zrobiliśmy, że za głęboko zaczęliśmy kopać. Co tu się stało?
Dobra, 67. Siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt cztery, dobra. No dobra, coś tutaj wykopiemy, nie? No przecież musi to jakoś być. Może tą rurę trzeba odsłonić, wiecie, stąd zgarniemy. Dobra. 83. Osiemdziesiąt dziewięć. Dziewięćdziesiąt. No trochę tu trwa to ładowanie. Zależy z której, bo to najgorsze jest to, że to, wiecie, jak kopiesz, to zmniejsza się, z jednej strony się zmniejsza, a z drugiej się zwiększa. I teraz nie wiadomo, jak to zrobić, jak to wykopać. Dobra, mamy 91. Bo już żeśmy trochę tu przekopali, nie? Dobra. Widzicie, teraz dużo spadło, nie? Jak to mam wkopać tutaj, żeby to... Teraz jakby zakopałem tą dziurę, nie? Tą rurę. I to jest właśnie problem, bo... Dobra, 92. Już nie jest tak źle, już jest bliżej niż dalej, nie? Tylko trzeba odpowiednio kopać, nie? Ja myślałem po prostu, że gdzie, nieważne gdzie będę kopał, to i tak będzie dobrze, a to się okazuje, że no nie do końca. Dziewięćdziesiąt cztery. Jest. To jeszcze jakbym dobrze szuflą zgarnął, to by już było 100%.
96. Dziewięćdziesiąt sześć cały czas. Dziewięćdziesiąt osiem, no kurde. Już tyle już ziemi tu przekopaliśmy, że masakra. Czuję, że ładowanie koparką nie będzie mi się podobało. Jest 100%, dobra. Dobra, kładziemy tą rurę i kończymy ten odcinek, bo wykończony jestem normalnie tym kopaniem. Dobra, mamy tą rurę. Dajemy ją tutaj i kończymy na dzisiaj. Jeszcze niżej? Dobra. Jeszcze pewnie będzie trzeba zasypać, nie? Defective gas lines can be extremely dangerous. Dobra, mamy. It's good we were able to help so quickly. There's another problem that we need to tackle down at the railroad embankment. Part of the track there was washed away. We need to jump in to prevent problems during rush hour later. It's not far from here. I'll meet you there in a minute. Dobra. Zlecenie ukończone. Dobra. Nawet dwa zlecenia ukończone. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj kończymy i będziemy robić następne roboty już w następnym odcineczku, także mam nadzieję, że podobał się wam odcinek. Zostawcie łapkę, zostawcie jakąś subskrypcję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.